Pałac Mostowski, w czasach PRL siedziba stołecznej komendy milicji. Ekipa telewizyjna pojawiła się tu w roku 1967 z okazji 21. rocznicy powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Obserwujemy właśnie wspólną naradę funkcjonariuszy MO i ORMO. Skrótowce te były wówczas deszyfrowane następująco. MO mogą obić, zaś ORMO, oni również mogą obić. I faktycznie, już rok później, w marcu 1968 roku, ormowcy mieli ręce pełne roboty, wspierając regularną milicję obywatelską podczas pałowania studentów. Robili to zwykle w cywilnych ciuchach, ale ze służbowymi opaskami na rękach. Z okazji 21. rocznicy narodzin ORMO, stołeczni ormowcy akurat nikogo nie spałowali, a w każdym razie nie przed kamerami. Zobaczymy ich natomiast już za chwilę w akcji podczas zabawy w drogówkę. Najwyraźniej ten sposób świętowania 21. rocznicy powstania ORMO odpowiadał im najbardziej. Mogli też zadać szyku patrolując ulicę, ale raczej za dnia i w centrum niż po zmroku na uboczu.